To co? No to mówimy, jeżeli chodzi o te zamieszki, no to przecież to nie są muzułmanie winni. Baba idzie przez ten. U nas na Saskiej Kępie, proszę Państwa, takie komuchy mieszkają na tej Saskiej 42. Komuchy. A to ta Litka to zauważyła. No idzie na czerwonym świetle i z takimi torbami. Komuch ma dużą rentę. I na czerwonym świetle, bo jemu wszystko wolno. Zabrać mu tę rentę. Niech się nie cieszy dziad. Siwy taki. Widać taka twarz. Życie miał takie miłe, takie ułożone, prawda? Życie. Wszystko mu wolno, wszystko miał co chciał. Tam gdzie nie poszedł, to wszędzie go słuchali. No bo przecież jak to w czasie Jezusa i faryzeusze i saduceusze, jak mądrzy, rzekomo oczywiście, jak najważniejsi, co nieprawda, no to im się wszystko upiekło, a teraz już coraz mniej. I to nie jest takie łatwe przerobić. No, zamienił stryjek siekierkę na kijek. No Ziobro powiedział, że z tymi bankami będzie walczył, no w internecie jest, z tymi pożyczkami, chwilówkami, co wiesz. Ekstra portfel to na miesiąc ci pożyczy 1500, a bierze 450 zł. No to w ciągu tak krótkiego czasu, 30 dni w kaszlącej Warszawie, moherowej, no to jest sens? Dawać 450 zł? Zapracuj lepiej, pójdź do badylarza. O, facet znowu przechodzi, zobacz. No to są, wiesz, cyganie katoliccy. Oni się modlą pod figurą, a diabła mają za skórą, bo świadkowie Jehowy do kościołów nie chodzą, pod figurą się nie modlą, figury nie noszą, figury nie całują, a Zaleski wszystko całuje. No, musieli go wypuścić, bo przecież Zofia przyszła do więzienia, powiedziała, że on nie jest pedofilem. A myśmy takie czytały cztery kartki. No daj spokój. Gwałcić 15-latka od tyłu, jednego i drugiego, to co to jest? No ale przecież wszystko można odkręcić, prawda? Zapraszamy delegację w czarnym wozie.